To znowu my, waszych trzech ulubionych moderów, a w zasadzie dwóch moderów i Piciu. Kolejny raz będziemy przygotowywać projekt, który nie śnił się, no właśnie, komu? Astrologom, astronomom, astronautom, astrofizykom. Wszystko co z astro dzisiaj będzie się działo na tym stole. The prophecy is true. Patrzcie, modding, jakiego świat nie widział. Komputer, jakiego świat nie widział. Ale kosmos, może już tak. Zaczynamy. Zrobiliśmy coś chuj, panowie. Ja pie... Co? Nie! Kurmać. Myślę, że warto będzie oglądać ten komputer do końca, bo nie dość, że zrobimy super bestie, nie dość, że pokażemy wam, jak pewne rzeczy wykonywać, to jeszcze na dodatek przekażemy ten komputer. No właśnie, komuś przekażemy. Komu? Zobaczcie sami. Mamy już za sobą jeden moddingowy projekt. Tak wygląda, moi drodzy, komputer Asus Evangelion, który wyszedł, nieskromnie mówiąc, zajebiście. Czas powoli brać się do pracy, ale nim to zrobimy, muszę napomnieć, że jest to odcinek, który jest częścią większego projektu, gdzie będziemy modować na bardzo różne sposoby wiele komputerów. Partnerem tego projektu jest oczywiście Intel. I razem z Intelem chcemy wam pokazywać takie jednostki i modyfikować je i ucząc jednocześnie, jak takie rzeczy się robi. Między innymi dzięki temu panu, między innymi dzięki mnie. I właśnie Intel wspiera ten projekt. Będziemy też tłumaczyć, dlaczego w tym Działa. Działa. Będziemy też tłumaczyć, dlaczego w tym przypadku użyliśmy tego konkretnego procesora. I jest obudowa właśnie na tym stole. Już widzicie, że to jest kawał pudła i kawał obudowy, która jest, ja to niosłem i to jest naprawdę ciężkie. Ale nie jest to zwykła obudowa, bo czuga wcześniej, żebyśmy byli trochę już dalej z postępem, ją pomalował. Także dzisiaj ja i Wojty będziemy mieli niespodziankę, bo będziemy już widzieli efekt połowiczny, przynajmniej ten samej obudowy. Co jest ciekawe, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to się odbywało, to oczywiście zapraszamy na kanał Czugi. Bardzo duża obudowa. Ja bym spokojnie ją full towerem nazwał, gdybym się tym zajmował i już zepsuł, no. A takie ładne było, amerykańskie. Obudowa tak nie skończyła. Nie mogę się doczekać, co z tego wyszło. Oj, się porwało dalej. To z tego już koszulki nie uszyję. Czuga wyznaje zasadę zero waste, także z tego chciał jeszcze zrobić koszulkę, czapeczkę i rękawiczki dla swojego syna. Tak jest. Tyłem się. No tyłem postawił, ale... Spokojnie. Ale zaraz stół jest pomalowany, panie. Odwróćmy ją. Miała być kosmiczna, więc nie mogło zabraknąć oczywiście kosmicznego motywu. Ta obudowa naprawdę będzie musiała w sobie zmieścić bardzo dużo, więc trzymamy za nią kciuki, żeby jej nie rozerwało od środka. Zaczynamy tą ciężką, syzyfową pracę. Płyta główna rozpakowana, jesteśmy już na etapie, że pamięci zamontowane, za chwileczkę montujemy jeszcze dyski, no i oczywiście serce naszego komputera, czyli Intercore i7-12700K. Świetna jednostka, jak pewnie wiesz. No, bardzo często stosujemy ją gdzieś w komputerach, no, więc bardzo popularna. Bezkonkurencyjny procesor, oczywiście mam jeszcze i9, ale do tych zastosowań, które tu mam na myśli, byłby trochę przesadą, a poza tym, no jeszcze jakby jeszcze lepszego uchłodzenia wymaga, a ta obudowa, jak już mówiliśmy, i tak może mieć problem, żeby pomieścić wszystko, co chcemy tutaj wsadzić. Dlatego właśnie stanęło na i7, która aż tak mocno tej i9 nie ujmuje, nie odstaje od niej, a jest nadal jednym z najszybszych procesorów dostępnych na rynku, także montujemy i7. A później zamontujemy tak w pierwszej kolejności, jak będziecie montować chłodzenie wodne. To najwygodniej blok wodny montuje się od razu, jak jeszcze płyta główna jest na zewnątrz, nie jest w środku, bo później będzie po prostu niewygodnie, a tak będziemy mogli do wszystkiego na spokojnie sobie tutaj dojść do stopek, bo zresztą w sumie logiczne, bo by było ciężko z tyłu zamontować. Ale wolałem to powiedzieć tak dla bezpieczeństwa, gdyby ktoś zapomniał. I teraz tak, zapinamy, klapka odskoczyła jak powinna. Charakterystyczny klik. Wszystko idealnie się spięło. Jesteśmy gotowi do naszego działania. Widzimy się za moment. Też chciałem zaznaczyć, że akurat blok wodny wybraliśmy w takim chromowym kolorze. Ze względu na to, że było kosmicznie, bo też mamy końcówki łączki, tak, żeby się wszystko błyszczało. Jeden problem może być taki, że po prostu będzie trzeba to wszystko ładnie doczyścić do prezentacji. Mamy nałożone, możesz proszę Cię bardzo nałożyć, oczywiście tak, zdejmijmy tak, to. Tak, pamiętajmy, jest tutaj napis, żeby zdjąć przed nałożeniem.
jest bo wejście, wyjście. Z chłodzeniem cieczą trzeba naprawdę uważać, kierunki mają znaczenie. Jakby tutaj jest zaprojektowany odpowiednio układ, żeby się odpowietrzać. Jeżeli coś zamontujemy odwrotnie, niż zakłada to zalecenie producenta, to może być źle. Dysk montujemy główny systemowy, adekwatny do poziomu sprzętu, czyli na PCI Express 4.0. Terabajtowy dysk od Kushiala P5+, który będzie właśnie spełniał funkcję tego wydajnego do aplikacji systemu i ogólnie wszystkiego, co chcemy szybko puszczać. No, idealne połączenie blisko procesora tutaj nad kartą graficzną na fabrycznym radiatorze, także o to się nie musimy martwić. Natomiast drugi dysk, taki na cache, bo to jest zestaw wiadomo dla bardziej twórców treści, łatwo dostępny pod kartą, tylko tutaj płyta główna nie przewidziała chłodzenia, więc wzięliśmy dysk z chłodzeniem niebieskim, pasujący nam do zestawu, będzie wyglądać pięknie. Mamy tutaj dwie rzeczy ważne. Jedna to karta graficzna, którą unboxuje Wojtek i druga to blok chłodzenia do karty graficznej, którą unboxuje Czuga. No dobrze. I tutaj właśnie pokazuje Wojtas. Tak wygląda karta w oryginale 3080. Możecie ją poznać, RTX 3080 od Asusa, czyli ROG Strix. I to jest w zasadzie to samo, co mieliśmy ostatnio, tylko bez tych zielonkowo-fioletowych wstawek. Ciekawostka, myślałem, że przedtem to była gadżet dołączony w związku z serią Evangelion, a okazuje się, że nie tylko do serii Evangelion, ale Asus po prostu do każdej drugiej karty dorzuca miarkę 11 cm, żeby właściciel mógł sobie faktycznie zmierzyć wysokość śledzia, podejrzewam, bo to jest mniej więcej to. Nie wiem, co tam jeszcze można by sobie mierzyć. Dużo rzeczy można mierzyć. Jeżeli ty kupujesz coś drogiego, to czasami robią to ludzie, którzy potrzebują właśnie takiej linijki. Nie wnikajmy. No i tutaj mamy nasz... Mądrego to aż dobrze posłuchać. Blok wodny, przez który będzie przechodziła cała ciecz i oczywiście on jest podświetlany LEDami, no co bo pięknie inaczej. Nam się zgra. Słuchajcie, więc teraz zadanie nasze jest proste, a w zasadzie nieproste. Musimy to chłodzenie tutaj powietrzne zdjąć i to cieczą założyć. Patrz, ale patrz jak fajnie. Dokładnie napisane GeForce RTX. A jak? No bo to jest GeForce RTX. Żebyś przypadkiem do Radeona nie zamierzał. Dokładnie. Jeżeli ktoś z Was kiedyś zastanawiał się, ile w karcie graficznej jest rzeczywiście karty graficznej, a ile sekcji chłodzenia, to w tym momencie na przykładzie 3080 możemy pokazać. To jest sekcja chłodzenia, moi drodzy. Można powiedzieć, że no spokojnie ponad 3/4. Tak, bardzo solidny karty. Układ. Kawał kloca. Podziwiać, jest komora oczywiście tutaj próżniowa. Parowa, przepraszam bardzo, komora parowa. Dużo heat pipe'ów, które od niej odchodzą, rozprowadzają się po wszystkich radiatorach. A tutaj karta graficzna, nasze GPU, jego serduszko. I teraz na tym pacjencie, który jest już nagi, będzie musiał się znaleźć ten blok wodny i Wojtek będzie musiał to tak ładnie rozkminić, bo ja nie przyjmuję takiej opcji, żeby się okazało, że to nie pasuje. Dopchamy. Tak, mamy taśmę naprawczą, będzie się trzymać. Trytytki, taśma, wiesz, typowe polskie rozwiązania, jednak to wszystko musi ze sobą zgrać się, choćby, jak to mówią brzydko, skały srały. A zaraz jest ładnie zbyt tak, wszystko jest, będzie pasować! Będzie pasować? Będzie pasować! Będzie pasować! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Będzie pasować! Przede wszystkim motywacja, to typowo coachingowy zabieg. Będzie pasować! Nie na darmo nazywają mnie Atmosferic. Mam dla Was już, moi drodzy, metoda marchewki, nie kija. Już na motywację proszę po lodziku. Jeszcze mam rogaliki, jakby ktoś zgodniał, także słuchajcie, w takich warunkach ze mną nie zginiecie, moi drodzy. Wiedziałeś, że lubiłam truskawki? Nie, wiedziałem, że uwielbiasz lodziki. No to zawsze. Żeby nie tracić czasu, Wojty kończył powoli czyszczenie, zanim założył już blok. Ja wziąłem się za chłodnicę. Mamy dwie chłodnice do tego kompa. Jedną już zamontowałem, jest tutaj, mniej więcej w tym miejscu, znaczy w tym miejscu, nie, mniej więcej w tym miejscu. Założone wentylatory. Na chwilę obecną nie przykręcałem jej zbyt mocno, bo możliwe, że będzie trzeba coś tam skorygować, ale teraz biorę się za większą. Większa ma miejsce na trzy wentylatory. Ona jest dosyć cienka, żeby było łatwo ją w środku umieścić. No i trzeba ją akurat do tego stelaża tutaj przykręcić razem z wentylatorami. Tam mamy mniejszą na dwa wentylatory. No i chyba te obie powinny w miarę dać taką wydajność chłodzenia na cały ten sprzęt. Myślę, że tak. Okej, lwia część pracy wykonana, chociaż jeszcze lwia część pracy przed nami, ale Wojty, przedstaw nam, na jakim jesteśmy etapie dokładnie. No, jesteśmy na etapie, na którym komputer, typowy komputer, byłby już gotowy praktycznie do włączenia. Cyk, odpalamy i działa. Mamy wsadzoną kartę graficzną. Blok wodny pasuje, tak. Więc to jest dla nas dobra wiadomość. Wszystko spasowało, ładnie siedzi, także tutaj nie ma problemu. Karta też jest krótsza, więc bez problemu się zmieściła. Jest wsadzony też zasilacz, pokażę Wam w ogóle, ponieważ jest też już zrobiony kabel management z tyłu. Mamy też miejsce na zapasowy procesor na górze.
Powiedz mi, jakie tam miałeś wyzwania główne? No przede wszystkim jest bardzo dużo tych kabelków. Mamy tutaj 6 wentylatorów RGB, mamy dodatkowe przewody od ekraniku, mamy przewody od... No ogólnie to jest bardzo dużo tych dodatkowych przewodów. No i teraz ta gorsza część przed nami, czyli to, co zaraz będzie robił czuga. No właśnie, mówisz, że gorsza, ale chyba nawet ciekawsza, albo przynajmniej najbardziej intrygująca. I tutaj mamy te elementy, które są dla nas ważne, bo moi drodzy, my, otwierając to magiczne pudełko o bardzo charakterystycznym kształcie, dostajemy... Ciekawe, co będzie w środku. Ciekawe, co będzie w środku. Czy to będzie PlayStation? Nie, to będzie, moi drodzy, rurka taka oto. I jak wyjmiemy tą rurkę, ona wygląda w ten sposób, a docelowo ma wyglądać tak. W ten sposób ma wyglądać nasza rurka, przynajmniej niektórej jej części. Musi zostać docięta, powyginana. I do tego będą służyć te oto elementy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak dokładnie robi się takie customowe lupy, odsyłamy na kanał Czugi. Tam jest właśnie w filmie dotyczącym tego kompa taka instrukcja, taki tutorial. A ja zgodnie z tym, co Wojtek powiedział, złożę ostatnią rurkę. Rób, rób. A ja w tym czasie mogę Wam powiedzieć o tym, jak istotne z punktu widzenia naszego procesora, przypomnę Intel Core i7-12700K jest właśnie tak dobre chłodzenie. I opowiem, jak to mniej więcej zaplanowaliśmy. Zobaczcie, woda z rezerwuaru trafia bezpośrednio do mniejszej chłodnicy, 240 mm. Następnie wędruje już nieco schłodzona do karty graficznej, do bloku na karcie, gdzie odbiera oczywiście temperaturę od karty. Taka ciepła woda, ciecz, nie może trafić do procesora bezpośrednio, dlatego wędruje na górę do strychu, gdzie jest schłodzona przez duży 360 mm radiator. Następnie z tego radiatora faktycznie trafia na blok procesora, i skąd bezpośrednio już wraca do naszego rezerwuaru, do pompy, aby po raz kolejny okrążyć cały układ. No i tak kilka razy. Skończyliśmy opalanie. Teraz 90 stopni. Przykładamy tutaj. Pięknie. Przykładamy. I czekamy. Tak jest. Co ważne, karta graficzna, którą mam stosowaną, potrafi pobrać nawet więcej teoretycznie mocy, czyli więcej ciepła wydalić, ale tak naprawdę robi to na tyle, że tak powiem, mniej punktowo, że układ sobie lepiej poradzi na tej mniejszej chłodnicy niż procesor, który wymaga troszkę więcej chłodzenia. No i pamiętajmy, mamy tutaj procesor odblokowany, będziemy chcieli go podkręcać, wyciągnąć jak najwięcej wydajności. Pamiętajcie, podkręcanie jest na własne ryzyko, ale zdecydowanie przy tak mocnym procesorze warto. No i zobaczymy, co się uda z tego osiągnąć. Cały układ będzie musiał być czytelny, dopompujemy ciśnienie. Jeżeli nigdzie nie będzie syczeć, będziemy widzieć na naszym barometrze, że ciśnienie nie schodzi, no to jesteśmy w domu i możemy zalewać ciecz. Poszło pięknie. Ale no zasadzie... prawie. Dobra, widzimy się za chwilę na próbie. Teraz w zasadzie chwila prawdy, czyli czy ta praca miała sens, ręce i nogi. Zwłaszcza ta twoja ostatnia rurka. Zwłaszcza ta moja. Ja już wiem, na co można zwalić. Właśnie. Tak, jakby tak. Coś się przeciekało, to się okazuje, że to była ta moja ostatnia rurka, wiadomo. Mamy ciśnieniomierz i Wojty teraz sprawdza, za pomocą którego się sprawdza, czy powiedzcie, wszystko jest okej. Dalej, jedziesz. Jedziesz. Jedziesz, Wojty, jedziesz! Jedziesz! O Jezu, teraz ledwo widzę, także się pojechał. 0,4, jeszcze troszeczkę, jeszcze pompuj, pompuj tam, pompuj. 0,5, jest. Ten. Było 0,5, nawet 0,6 dojechałeś. 0,6 też jest ok. No i co z tego wynika, bo to była wielka próba prawdy, ale ja totalnie nie wiem, co się działo. Wiesz co, no właśnie nic się nie dzieje, czyli w sumie się udało. Okay, ale musimy jeszcze, jakby wybuchło, to by znaczyło, że się nie udało. Nie cieszcie się tak, bo trzeba trochę poczekać. No, no wiem, to musi tak się powietrze rozłożyć trochę po układzie. Zostawimy tak z pół godzinki tutaj i jeżeli nic nie zejdzie, to idziemy zalewać. Także jeżeli się zobaczymy za pół godziny, znaczy dla nas to będzie kilka sekund, no to się udało. Niby wszystko jest szczelne i wydaje się bezpieczne, ale no nie zaszkodzi tutaj być przezornym i ręczniczkami sobie wszystko zabezpieczyć, jakby się jednak gdzieś tam nieszczęśliwie polało, żeby nie było, żeby straty minimalizować. Teraz najbardziej emocjonujący i chyba satysfakcjonujący moment, czyli czas zacząć dolewać cieczy i liczyć na to, że nasze testy faktycznie były wiarygodne i nigdzie nie ma żadnych nieszczelności. Wojtku, ja ci podaję rureczkę, ty ją tam umieść. Jesteśmy w środku i zaczynamy zalewanie. To ten moment, na który czekamy, uruchamiamy pompę i uwaga. Powinno zacząć ssać, zasysać naszą ciecz i ona powinna okrążyć cały obieg. No. Ona zaraz do chłodnicy wchodzi. Tak, słyszę.
Ogólnie to praca komputera bez cieczy nie jest problemem, bo to i tak mamy tak na dobrą sprawę sporo miedzi, które jest radiatorem. Ale widać, że procesorowi jest ciepło, ponieważ wentylatory podpięte pod chłodnicę procesora są na pełnych obrotach, więc on walczy. On walczy, ale zaraz dostanie ukojenie, chociaż teraz ciecz musi pod górkę pokonać ten najtrudniejszy moment. Dopompuj, dopompuj, dopompuj. O kurde, ale tam. Koniec. Drugie uzupełnienie, tutaj ja nazwałem to po podwórkowemu bidon, ale dostałem od Smartiego po łapach. On jako chemik urodzony wręcz powiedział: Piciu, to jest tryskawka. Tryskawka. Piciu, to jest tryskawka. Jak tam, Piotr, czujesz się jako operator butelki? Operator tryskarki, mój drogi. To nie jest Kurde, no, kolejny raz. Znaczy nie można tego pić, więc to raczej nie będzie wody. Teraz mamy turbo. Pompujesz? Pompuj, 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 jak coś to wyłączaj, żeby nie zatarł pompy. Teraz to jest czad, moi drodzy. Włączyłem wichera. Ale teraz idzie. Peter, ale to idzie teraz. Idzie, teraz poszły konie po betonie, teraz to już jest grubo. No właśnie, jest chyba całkiem okej. Okay. Ale czy dolać jakoś na... Może sobie muszę odczytać oznaczenia. Kurde, mieliśmy coś chuj, panowie. Czemu? Ja pier... Co? Ja pier... Co? Nie! Kurmać. Kurwa. One eternity later. Jak to mówią, fuck-upy mogą zdarzać się wszędzie, zwłaszcza tam, gdzie za robotę bierze się czuga. No, cieszyliśmy się bardzo mocno, że już mamy wszystko prawie skończone, zalewamy, ale niestety rurkę, którą Piotrek zarobił bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie mam do niego pretensji. Ja powiedziałem. Ja mam do ciebie tylko, ale tak, do mnie nie. Wymiary tej rurki niestety się nie zgadzają i cała ciecz wpada do pompy nie w tą dziurkę, co trzeba. Mogłoby tak zostać. Tak, mogłoby to zostać, ale no niestety producent, producent chciał, żeby jednak był ładny efekt i ta rurka musi być podłączona na środku. Panie producencie, może by pan zmienił zdanie. Mniej roboty by było. Słuchajcie, no nie ma co jakby rozgadywać się, trzeba to po prostu naprawić. Ale trzeba to naprawić. Dobra wiadomość jest taka, że nigdzie nie cieknie ciecz. Tak. O tyle jesteśmy w domu, że nie ma żadnych przecieków. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Jak nie ma żadnych przecieków. Tak, i generalnie przecieków nie ma żadnych. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Tak was nienawidzę. Tyle pracy, tyle wysiłku człowiek włożył w ten komputer. Przecież ty wygiąłeś tylko jedną rurkę. No właśnie, i wy pozbawiliście ten komputer tego mojego, tej cegiełki. Czy do kogokolwiek ten komputer trafi spokojnie, ma tu już nic, z czym by dotykał ręce Peter, więc masz spać spokojnie. I pocieszenie. Ja chłopaków zostawiam, bo to co tu już jest, powinni sobie już poradzić, ale w razie czego, gdyby mieli problem, zostawiam im potężne, naprawdę ogromne wsparcie. Także zapraszam na scenę, chyba tutaj tędy, proszę. Tak jak mówię, ogromne wsparcie. Cześć. Przyszedł. O Boże. A było coś do wyboru jeszcze, czy nie? Teraz dopiero się zacznie. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, do widzenia. Czuga, jak się czujesz, że głupi i głupszy? Teraz razem w zespole. Dobrze, że jesteśmy na finiszu. Można powiedzieć, że ostatni element tej skomplikowanej układanki, czyli odpowietrzanie. Tak jest. Będziemy przewracać komputer z lewo na prawo, do góry, do dołu, na boki. Jakkolwiek kuriozalnie by to wyglądało, ale to trzeba zrobić, żeby się pozbyć tych pęcherzyków powietrza, które nam w tym układzie się jeszcze znajdują. Znam profesjonalne słowo. Jak to trzeba zrobić? Szybko. Grawitacyjnie. Najgorzej będzie z tą chłodnicą na dole. Ten świński śmiech nie napawa mnie optymizmem. Bo... 3 godziny później. Tylko teraz mam belki, nie cofałem się do tego. Mógłbyś poprosić, żeby to szybciej szło, bo... Jeszcze troszeczkę. No fascynujące. No. I to by było na tyle, bo krzyżu łupie. No i mamy długo wyczekiwany finał projektu. To, że komputer działa, to widać już bez żadnego odsłaniania. Tak. Projekt, który realizujemy razem z Intelem i nie jest to ostatni tego typu projekt, tak więc jest. Wszelkie propozycje możecie wrzucać, bo chcemy modować na większą skalę komputery.
I tam prawa autorskie wystawione. To by było dobre. Takie wypierdziane Star Wars. A i tak Disney mówi, o no no. Nie ma tak dobrze. Nie ma takiego. Słuchajcie, co my tu mamy? No tak jak mówiliśmy, punktem wyjścia był procesor Intel Core i7-12700K. I on tutaj się znajduje w bardzo przyjemnym towarzystwie chłodzenia cieczą, czego się nauczyliśmy też w tym odcinku. I to chłodzenie cieczą przebywa obieg, który trafia do karty GeForce RTX 3080 od Asusa. Z przodu to, czego nie widzieliście wcześniej, czyli wyświetlacz z takim trójwymiarowym efektem lustra weneckiego. Co jest ciekawe, to akurat nie był, to był nasz wybór, ale tak, nie nasz modding, bo tam obudowa w oryginale posiada taki wyświetlacz. Tak, i bardzo dobrze wpasowuje się w cały klimat, razem tutaj z przednimi dwoma wentylatorami przy niebieskiej siateczce. Myślę, że bardzo dobrze to fituje. No, a jeszcze bardziej do całości fituje to, że obudowa raz, że jest pokolorowana cała, pomalowana, to w dodatku z tyłu, z drugiej strony, no i właśnie taki motyw kosmiczny, który wygląda moim zdaniem tak dobrze, jeszcze ta obudowa ma takie plastry miodu na górze, że powiem Ci, zastanawiam się, że ktoś, kto musi postawić komputer przy ścianie, będzie miał problem. Może mieć problem, chociaż ten problem czasami rozwiązuje się, kiedy masz tylko jedną stronę możliwą, nie? Bo tak, musisz postawić, tak, tak. Nie postawisz komputera tyłem. A Wy się pewnie zastanawiacie, co można zrobić z takim pięknym komputerem? Przecież nie rozłożymy go i nie pochowamy części do pudełek i nie powiemy, nie było tematu. A moglibyśmy? A moglibyśmy. Tak. Ale nie zrobimy tego, bo słuchajcie, to się nie może zmarnować. I wiesz co? Ty, mój drogi widzu, możesz być właścicielem tego komputera. Dobrze się składa, że oglądałeś nas do końca. W opisie macie link do strony, gdzie macie wytłumaczone wszystkie zasady, jak wygrać ten super komputer, który przygotowaliśmy dla Was z firmą Intel. A w tym momencie żegnamy się, cała ekipa Computronic Gaming. Zostawcie lajka dla zasięgu za tą ciężką pracę i do zobaczenia przy następnym modowaniu.